Obliczyć iloczyn 2x dodać 8 razy 2x odjąć 8. No to moglibyśmy tutaj po prostu wymnożyć te dwa dwumiany, mnożąc każdy wyraz z pierwszego nawiasu przez każdy wyraz z drugiego nawiasu. Ale tutaj chodzi o to, żeby sprawdzić nasze umiejętności, czy umiemy zauważyć, że mamy tutaj do czynienia z pewnym szczególnym przypadkiem, mianowicie iloczyn sumy i różnicy. A na to jest pewien ogólny wzór, który wyprowadziłem już w poprzednim filmie, ale jak ktoś nie pamięta, no to mogę to zrobić raz jeszcze raz. Czyli jak mam taką sytuację ogólną, że mam. Sumę dwóch wyrażeń pomnożoną przez różnicę tych samych wyrażeń. No to co to będzie? No, możemy skorzystać z rozdzielności mnożenia względem dodawania. No to najpierw wezmę cały ten nawias i pomnożę przez, przez a, czyli będę miał a dodać b pomnożone przez to a. No i teraz muszę ten cały nawias pomnożyć przez drugi składnik tej sumy, tutaj przez minus b tak jakbyśmy tutaj mieli plus minus b, czyli mnożę przez minus b, czyli będę miał dodać a dodać b pomnożone przez minus b. No i znowu teraz korzystam z rozdzielności mnożenia względem dodawania, no i mogę po prostu to a pomnożyć przez to a i będę miał a kwadrat, dodać a razy b, to jest ab. I teraz tutaj znowu korzystam z rozdzielności mnożenia względem dodawania, mnożę a przez minus b i mam minus ab, i b razy minus b to będzie minus b do kwadratu. No i tutaj widzimy, że mamy ten sam wyraz, tutaj występuje dwa razy, ale z przeciwnym znakiem, czyli to się odejmie. I to, co zostanie, to jest po prostu A kwadrat odjąć b kwadrat, czyli suma razy różnica to jest różnica kwadratów. Tak jest ogólny wzór, który warto sobie zapamiętać, no i możemy go wykorzystać w tej szczególnej sytuacji tutaj, czyli. To jest moje a, to jest moje b, tutaj mamy sumę, to jest moje a, to jest moje b, i mamy różnicę, czyli możemy tutaj skorzystać z tego i napisać, że to będzie po prostu 2x do kwadratu, odjąć b do kwadratu, czyli 8 do kwadratu. 2x do kwadratu to jest 4x do kwadratu to jest x kwadrat, odjąć 8 do kwadratu to jest 64. Czyli taki jest wynik. No i jak pamiętam, że a dodać b razy a odjąć b to jest po prostu a kwadrat minus b kwadrat, no to mogę ten wynik napisać od razu, że to jest kwadrat pierwszego odjąć kwadrat drugiego.